zaprezentowane mieszkanie w budynku typu willa wyróżnia wyraźny podział na strefę dzienną i prywatną oraz wyjątkowo duży taras. Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni ponad 68 m2 posiada wygodny, niemal 30-metrowy salon z aneksem kuchennym. Swobodnie może tu wypoczywać cała rodzina. Nowoczesne okna na całą ścianę dobrze doświetlają wnętrze. Przebywając w mieszkaniu, można doglądać dzieci bawiących się na osiedlowym placu zabaw. Do mieszkania przynależy efektowny taras, na który można wejść zarówno od strony salonu, jak i sypialni rodziców. To niezwykły dodatek, gdzie z powodzeniem można urządzić letnią strefę relaksu z fotelami, parasolem i donicami. Miejsca na spotkania z przyjaciółmi na pewno wystarczy, ponieważ taras zajmuje aż 10 m2 powierzchni. Kolejne okno znajdziemy też w przestronnym aneksie kuchennym, gdzie zaplanowano praktyczną wnękę na lodówkę. Przygotowując posiłki, można podziwiać widoki. Obok funkcjonalnego aneksu jest miejsce na stół. W drugim wariancie można powiększyć zabudowę o wyspę kuchenną. Część wypoczynkową oddzielono od części prywatnej korytarzem. Dzięki temu rodzice oglądający film lub słuchający muzyki w salonie nie będą zakłócać spokoju dzieciom uczącym się we własnym pokoju. Z pierwszej sypialni o optymalnej powierzchni niemal 14 m2 można wejść bezpośrednio na taras. Ponadto znajdziemy tu szeroką wnękę na szafę, dzięki której pokój można funkcjonalnie urządzić. Ciekawy układ posiada też kolejna sypialnia o powierzchni prawie 11 m2. Zmieści się tu łóżko pojedyncze lub piętrowe oraz miejsce do nauki i oczywiście pojemna szafa. W łazience można postawić wannę i pralkę. Natomiast miejsce na garderobę znajdziemy na korytarzu. Dla komfortu domowników mieszkanie wyposażono w wideodomofon. Mieszkanie posiada przynależną komórkę lokatorską znajdującą się przed wejściem do budynku. Można tu zostawić m.in. rowery, które przydadzą się podczas rodzinnych wycieczek. Pobliski park krajobrazowy Puszcza Zielonka to idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku. Obok zielonej okolicy przyszli mieszkańcy docenią miejscową stację kolejową, skąd szynobusem w 20 minut można dotrzeć do centrum Poznania.